Dla świętego spokoju oblecę go dookoła, zajrzę pod maskę, ale już go chyba kupiłem. Otworzę sobie maskę, zajrzę. A proszę bardzo. O. Silnik z przodu. Tu jest kartka, jak coś to widać, kiedy był rozrząd. Miałem, tak jak mówiłem, 50 tysięcy kilometrów temu. Uh-huh. Jak widać, suchy, nigdzie nie ma oleju. Mm. Dobra, to mi pasuje. Generalnie... Chcesz gdzieś... jeszcze bagażnik może zobaczyć? Tak. Zobacz w bagażniku, jak to wygląda. Zestaw naprawczy, widzę, że ci się kiedyś przydał. Książka serwisowa, klucze, akumulator. Dobra, wszystko jest na miejscu generalnie. No dobra. Zaliczono. Powiedz mi, Paweł, co sądzisz? Powiedz mi, ile minimalnie jesteś w stanie go oddać? Możemy zaokrąglić do 30. Tak to jest atrakcyjna cena, moim zdaniem. Lubię taki handel. Każdy jest zadowolony, i sprzedający, i kupujący. Także biorę i jadę na warsztat. Dobra, nie będę się targował. Możemy się dogadać. No, nie będę się targował, choć podejdziemy, no, zrobię świetnie. Przelew szybki i zabieram się auto. Formalności. Tak jest. BMW X1 z 2010 roku z dwulitrowym silnikiem diesla. Najmniejszy SUV w ofercie bawarskiego koncernu, co da się odczuć we wnętrzu, szczególnie na tylnej kanapie. BMW to jednak coś więcej niż tylko marka auta, to potężny ruch miłośników i fanów, którzy w razie czego mogą służyć pomocą. Przeważnie. Za BMW trzeba dać od 34 do 40 tysięcy. Moim zdaniem samochód jest do sprzedania między 40 a 50 tysięcy po ogarnięciu. I jak na tą chwilę, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobry zakup. Jadę na warsztat, podniosę ją do góry, obejrzę, bo tak naprawdę ta cena przyćmiła moją głowę delikatnie, więc za mocno nie oglądałem tego samochodu, nawet nie wiem, w jakim stanie są hamulce, bo nie zwróciłem na to uwagi i nawet na opony nie zwracałem uwagi, bo cały czas miałem w głowie po prostu tą cenę, więc jadę na warsztat i zobaczę dokładnie, co kupiłem i co trzeba w ten samochód włożyć.